Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję tym, którzy wsparli nasz kanał w ostatnim tygodniu, w tym roku. Zachęcam kolejne osoby do wspierania. Dziękuję tym, którzy wpłacają systematycznie. 10 zł, 20, 23. Bardzo dziękujemy. To nam pomaga lepiej prowadzić kanał, który jest, jak wiemy, projektem edukacyjnym, bezpłatnym, ogólnodostępnym. Reklam na naszym kanale nie będzie. Nie będzie na naszym kanale żadnych tajnych materiałów. Wszystko, co potrafimy, pokazujemy, prezentujemy. Kto chce jeszcze wesprzeć, jest możliwość wpłaty na konto znajdujące się pod filmem. Jako darowizna na cele statutowe fundacji, która prowadzi kanał. Proszę bardzo. Najświeższa, najcieplejsza partia z Wajkan Z, białymi Karlsem, czarnymi Anand, tym razem dwóch mistrzów świata. E4, E5. Pion do centrum, pion do centrum, otwieramy gońce. No takich rzeczy nie tłumaczę. Goniec B5. Partia hiszpańska. Skoczek zaatakował piona, skoczek go obronił. Goniec atakuje skoczka, żeby zbić piona i żeby zwoić czarnym pionem. Tak się mówi, tak się gra. Częściej lub rzadziej, a jak w rzeczywistości? A6. Goniec A4. Nie bijemy. To posunięcie wprowadził Paweł Morfi 160 lat temu. Skoczek F6. Skoczek C3. Goniec C5. Wariant z gońcem na C5. Zwanym jest wariantem Mellera. Po wtrąceniu posunięć A6, goniec A4. Bez wtrącenia tych posunięć byłby to wariant Cordela. Wariant Mellera, a wariant Cordela. Czarnymi grywali tak Kajdanow, Ponomariow, Iwanciuk, Ibragimow i bułgarski arcymistrz Delczew, którego książki, szczególnie debiutowe, polecam, są wyśmienite. Goniec bije C6. Niespodziewane posunięcie. To dobre posunięcie można było zrobić wcześniej. Po prostu Carlsen, znając erudycję debiutową Ananda, sprowadza partii na mniej zbadane szlaki. DC6. D3. Grając w ten sposób nie dostaje się przewagi debiutowej. Nie dostaje się przewagi debiutowej, ale nie ma forsownej gry. Taką radę mam dla młodych, ambitnych zawodników, kiedy widzimy, gdy iż przeciwnik robi proste błędy, nie starajmy się go od razu ukarać. Nie forsujmy wydarzeń, nie stwarzajmy gruźb. Wprowadzajmy figury, poprawiajmy pozycję. Niech on ma szansę zrobić błędy. I tak właśnie gra Carlsen. Carlsen stwarza problemy w debiucie. Pozycja jest mniej znana, mniej zbadana i krótsze jest przygotowanie debiutowe. Szybciej zaczyna się samodzielna gra. To nie znaczy, że zawodnicy klasy Ananda nie potrafią grać samodzielnie. Potrafią. Ale samodzielna gra wymaga wysiłku. Nie słyszałem, to jest moje prywatne porównanie, Carlsen gra jak lasker, stwarza problemy w debiucie, w grze środkowej, w końcówce i drąży do końca. Hetman D6. Nie jest takie najlepsze pole, ale problem czarnych polega na tym, że chcą zroszować w tę stronę, co białe. W związku z tym nie chcą ataków na króla. Nie wiem, z jakiej przyczyny. H3 profilaktyczne, żeby goniec nie wszedł na G4. No to idzie na E6. No to goniec E3. Teraz czarne wybiły. Po C5 miałyby pełne wyrównanie. Przy gońcu na białych polach stawiamy piony na czarnych. Jak biały zagrałby D4, to zostanie zizolowanym pionem E4 po wymianach czterech pionków.
A biały chce zagrać d4, żeby się pozbyć, więc to nie takie proste. Tymczasem następuje skoczek d7. Czy skoczek lepiej stoi? Nie wiadomo. Na c5. Na c5 stoi niestabilnie w każdym razie. Hetman d2, skoczek d7. Widzimy, czarne stoją w miejscu. Pozycja jest taka, że można stać w miejscu, można tuptać, można robić jakieś tam ruchy. d4. Magnus Carlsen otwiera pozycję. Zagrał sobie d3, teraz gra d4. Pozycja jest, tak jak mówię, idealnie równa, ale skoczek d4, c5. I teraz następuje coś, co zmienia charakter pozycji. Skoczek bije 6. Można bić pionem, można bić hetmanem. Charakter pozycji się zmienił, że białe mają przewagę 4 pionków przeciwko 3 na skrzydle królewskim, czarne 4 przeciwko 3 na hetmańskim, ale piony C nie są w pełni wartościowe. Skoro nie są w pełni wartościowe, to jest gorzej dla czarnych. I tu ktoś by zadał pytanie, to czemu czarne często idą na tę pozycję? Czarne często idą nie na tę pozycję, ale na pozycję z tą strukturą pionkową. A na pozycję z tą strukturą pionkową, w której mają parę gońców. Para gońców rekompensuje te zdwojone pion. Tu nie ma. Jeżeli zdejmiemy z szachownicy wszystkie figury, końcówka pionkowa będzie wygrana. Jeżeli zdejmiemy wszystkie figury ciężkie, zostawimy tylko skoczki, też powinna być wygrana końcówka. Dla białych. Król d2 to takie wyzywające posunięcie, że przeciwnika zadziwić, można było bić wieżą. Skoczek e5, szczególnie teraz, kiedy nie gra b3, tylko po f4. Po prostu Carlsen widzi, że ta przewaga jest za mała. Ona jest za mała, żeby jeszcze wygrać. Wygania skoczka. Wygania. I stawia swojego na najlepszym miejscu. Atakuje piona c5, został obroniony. g4, no, falanga pionów rusza i wieża staje za potencjalnym wolnym pionem. Wieża ad8. Wieża d8, wieża d8. Wymiana jednej pary wież jest konieczna do tego, żeby król mógł wejść do gry. f5, f5, f5. Wieża F8. Pion F6 jest zaatakowany dwa razy, więc białe idą do przodu i mają podpartego piona. Znaczy wspartego przez wieżę i przez skoczka. Zaawansowane, ale tym pionem wygrać nie mogą. Muszą zmienić transformację przewagi. Carlsen robi to bardzo sprytnie. Wygania konia. Daje szacha. Tu skoczek odbiera dwa pola, więc czarne się denerwują, wyganiają, a teraz skoczek idzie na e6. Wieża d1 grozi. Szach, bardzo taki nieprzyjemny szach. Jakby wieża dała tego szacha, to czarne bardzo szybko zniechęciłyby się do kontynuowania pojedynku. Wieża bije w 6 i transformacja, skoczek A6. Białe wygrały piona. Bez pionów na linii H byłyby małe szanse na wygraną, bo 3 pionki przeciwko 2 nie powinny wygrać, dopiero 4 pionki przeciwko 3 mają szansę wygrać, można rozciągnąć figury. Jednakowoż obecność pionów, która daje białym szansę na wygraną, stwarza też problem, bo jak czarne wygrają piona, to wtedy pion H będzie groźniejszy niż biały. Piony na drugim skrzydle. Wieża H1, trochę manewrowej gry, pion ścieśnia.
A4, żeby pan miał bliżej, też żeby zastopować pionki, że jak skoczek napadnie, to żeby ten pion mu nie uciekał bezboleśnie. Skoczek C7, król F6, skoczek B5, król G5. Jak widzimy, czarny król zainteresował się pionkiem H5 i wydaje się, że jego los jest przesądzony. No, król idzie do swoich pionków. Wieża E6, wygania konia, szach. Wieża D1. Tymczasowo pion został obroniony, ale po król G4, król C3, król H5 ginie. Szczęśliwie dla białych jest szach i skoczek odbił. Pozycja ta jest bardzo ciekawa. Powinna zakończyć się remis, gdyby czarny król był blisko pionów. Jeżeli czarny król podejdzie do pionów, to nie powinny czarne przegrać, ale na razie jest daleko. Gramy. Wieża E4 odcina białego króla. I to posunięcie takie lekko nieszczęśliwe. Lepiej było królem iść w stronę pionów. I teraz już by białe nie wygrały. Być może to jest taka ciekawa rzecz, że Anandowi się wydawało, że remisuje jakkolwiek, że jego czujność została uśpiona, ale jedna z technik gry szachowej polega na tym, żeby się nie spieszyć. To uczył Capablanca, żeby robić jakieś takie bezsensowne ruchy, wyczekiwać, a przeciwnik sam się podda. Król sam się popsuje pozycję. Wieża A2. I teraz nie należało wieży wymieniać, ponieważ czarny król jest daleko. Natomiast czarne się ratują dzięki temu, że skoczek atakuje piona C2 i biały król nie może iść do piona B6. Przykładowo po król C4, skoczek bije, szach, no i skoczek bije ostatniego pionka i śmiercią bohatera ratuje partię. Skoczek F3, król E4, lepiej było tam na E6 zawsze do piona B6, skoczek E1, król D5. Jak widzimy, czarny król zdążył podejść do piona. No i co? Zgodzić się na remis? Czy grać dalej? Białe grają z remisem w kieszeni. W związku z tym mogą próbować wygrywać. A nuż czarne wymienią skoczki. Pionkówka będzie wygrana. Nie wymieniły. No to odganiamy króla. Próbujemy się przedrzeć. Nie daje na B5. Skoczek D5. Król C6. Szach. Niegroźny. Król D6. Skoczek F5. Król C6. Król D3. Król C7. Król E4. Skoczek C6. Skoczek E3. Teraz oczywiście lepiej było pójść królem na B7. Trzymanie króla w okolicach pól A6 powoduje, że zawsze czarne będą groziły zagrać B5. Wymienić kolejne piony. Król D6 jeszcze nie przegrywa. Skoczek C4. Król C7. Pochodziły białe. I co teraz? Zgodzić się na remis, czy grać dalej? Granie dalej jest ryzykowne. Bez zmiany piona, bo żeby się pozycja nie powtórzyła dwa razy. Wobec tego przesuwamy piona i gramy dalej. Każdy wie, że pchnięcie piona na B4 powoduje redukcję pionów. I wygranej nie będzie. Król E5, skoczek G6. No skoczek niepotrzebnie w tamte rejony idzie. Widać, że czarne są wyluzowane i wiedzą, jak to zremisować. Teraz no król D5. Gry się wyczerpały. Możliwości gry A5. I teraz kulminacyjny moment. Bić, przepchnąć, nie reagować.
Dziecinna reguła, którą powtarzam bardzo często, mówi: strona, która ma przewagę materialną, wymienia figury. Strona, która się broni, wymienia piony. Po biciu piona nie bardzo widać, co biały może. Król nie puszcza. Jest ruch skoczkiem na F4. Skoczek E2 atakuje piona. Tu w zasadzie można już zbić. Można zbić. Bo po takim szachu. A nie można. A nie można. Myślałem, że jest taki resurs. Resurs jest. Ale biały wygrywa, więc nie można było. Ale można zagrać skoczek C1. Bo to miałem przygotowane. To teraz mi taka myśl naszła, żeby to sprawdzić. Skoczek B5, król B7. Skoczek obronił, król obronił. I biały nie ma jak wzmocnić pozycji. Tymczasem po A5 zamiast bić piona, czarne przepchnęły. Czarne przepchnęły. Nie wiadomo czemu Anand tak zagrał. Może coś przeoczył. Może był zmęczony. Może był wyczerpany. Grali bardzo długo. Długo grają. Anand już zbliża się do 50 lat albo już ma. Więc kondycję fizyczną też ma słabszą niż 28-letni Carlsen. Kondycja fizyczna jest bardzo ważna, ponieważ jak człowiek nie ma sił fizycznych, nie ma siły myśleć. To się wydaje, że nie ma związku, ale związek jest. Skoczek E3. Szach. Skoczek obronił. I B4. Powstaje podparty wolny pion. Pion atakuje pole C4. Pion atakuje pole. Skoczek da szacha, wygoni króla, pion B padnie. Ostatnia próba, skoczek bije C3. No, skoczka trzeba wziąć. I proszę, kto zakombinuje jak Magnus Carlsen? A Magnus Carlsen zakombinował tak. I czarne poddały się, ponieważ skoczek wchodzi na pole B3. Skoczek na B3 będzie masą bronił piona. Siłą będzie bronił piona, a masą będzie blokował dwa piony przeciwnika. I biały król wytępuje. Natomiast nie można teraz pchnąć piona na B3, bo koń idzie do szacha. I marsz po konisia. To nawet dziecko policzy, że to biały powinien wygrać. Biały powinien wygrać. Więc widzimy, że w partii zamęczony Anand zrobił jeden błąd. I to błąd taki, że gdyby ktoś bezmyślnie słuchał tych reguł, które ja mówię, bezmyślnie, wybiłby. Tu ktoś pyta, co to jest techniczna gra. Techniczna gra to jest taka półautomatyczna. To mówią ręczna gra. W blicu, w partii błyskawicznej, gdy nie ma czasu do namysłu, nastąpiłoby wybicie piona. Po prostu nastąpiłoby wybicie piona, bo podświadomie szachiści czują, że im mniej pionów, tym lepiej. Być może Anand coś przeoczył, być może zagrał pospiesznie, bo jest wybitnym szachistą, znakomicie gra końcówki, a zdarzają się przeoczenia. Jeszcze raz mówię, Carlsen stwarza problemy w debiucie, nie gra forsownych wariantów, gra debiuty rzadziej spotykane, mniej przeanalizowane, stwarza problemy w środkowej, stwarza problemy w końcówce i po kilku godzinach ciężkiej pracy umysłowej bardzo łatwo o błąd. Wiele partii wygrywa w ten sposób. Dziękuję ślicznie za uwagę.